Dzień dobry, Elżbieta Oppenauer, zapraszam na warszawski Dzień Ekstra. Trwa finał 7. edycji konkursu historycznego Patria Nostra, a ze mną w studiu już gość, pani Natalia Wołyniec, prezes Fundacji Patria Nostra. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. To przypomnijmy widzom, po co jest ten konkurs i do kogo jest skierowany. Konkurs jest skierowany do młodzieży 12-19 lat w całym kraju oraz do młodzieży polskiej za granicą. I konkurs jest stworzony z myślą o młodzieży, która tworzy dzisiejszą historię też, ale jednocześnie, która myśli o przeszłości. Bo bez przeszłości, bez wiedzy, co się działo w kraju, my nie możemy być dumni z tego, ze swojego pochodzenia. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie? Jakimi umiejętnościami należy się, jaką wiedzą należy się wykazać? Przede wszystkim trzeba kochać historię. Po drugie, trzeba umieć posługiwać się komputerem, bo nasza formuła jest bardzo nowoczesna. To jest tworzenie filmu i animacji. Więc drużyna... Będzie z duchem czasu. Tak, żeby dotrzeć do młodzieży, wybraliśmy taką właśnie formułę. I drużyna się składa z 3 uczniów oraz opiekuna. To może być nauczyciel, również jak i osoba... Czyli drużynowo się zgłaszamy, nie indywidualnie. Tak, drużynowo. To jest drużynowa formuła, więc 3 uczniów. Od 12 do 19 lat w ramach jednej szkoły. To może być nawet, mogą być przedstawiciele różnych klas. Więc zgłaszają się do jednej drużyny. Najlepiej, żeby ktoś z nich kochał historię. Drugi może być komputerowiec, który pomoże to wszystko im zrobić. I wtedy ta drużyna naradza się, jaki temat wybierają z przedłożonych 8. Podczas rejestracji otrzymuję 8 tematów, wybierałem najbardziej pasujące dla nich i tworzą animację lub film. Jak długa ma być ta animacja? Tylko do minuty. Maksymalny czas, minimalny 45 sekund, maksymalne 60. To bardzo trudne zadanie, by w minucie zmieścić bardzo. I przedstawić jakieś wydarzenie historyczne, tak żeby ono było zrozumiałe, miało sens od początku do końca, prawda? Tak, bo źródłowy materiał trwa nawet 2 godziny, 3 godziny. I mówią, że najbardziej skomplikowanym zadaniem jest zrobić z tego pigułkę w 1 minutę. To jest najogromniejsze wyzwanie dla całej drużyny. Pani Natalio, to powiedzmy coś więcej o tematyce. Jakie w tym roku tematy państwo wzięli pod lupę? Tematy są bardzo różne. My bierzemy cały przekrój historyczny do dzisiejszych czasów. Ale jest ich 8, pani mówiła, w danym konkursie. 8 tematów dostaje każda drużyna. Aha. Więc... To nie zależy od tego... 8 różnych, tak? Każda drużyna? Tak, tak, 8 różnych tematów dostaje drużyna. I te tematy są przywiązane do tygodnia jednego. Bo drużyna podczas rejestracji otrzymuje numer porządkowy swój, który odpowiada numeru tygodnia. I w tym tygodniu, na przykład 6 tydzień roku, ma swoje wydarzenia. I te wszystkie wydarzenia przywiązane datowo, oni wybierają sobie ten temat, który im narzucamy w systemie. Natomiast jest taka też możliwość wybrania własnego tematu, jeśli on jest bardzo przywiązany do regionu, z którego drużyna pochodzi i jest bardzo nośnym tematem, ciekawym. To w szczególności korzystają z tego drużyny zagraniczne. Lub na przykład ten temat jest, mieści się w widełkach czasowych też tegoż tygodnia, ale nie znalazł się na liście. Wtedy oni wysyłają do nas propozycje, my to zatwierdzamy lub proponujemy jakieś inne rozwiązanie. Zazwyczaj nie mieliśmy problemu z odrzuceniem, bo tematy naprawdę były fajne, zgłaszane i filmy powstawały rewelacyjne. No właśnie, a co jest brane pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę tych prac, takich filmów? Chcę zaznaczyć, że oceniają filmy sami uczestnicy konkursu na zasadzie jak Eurowizja, więc nie ma żadnego... Nawzajem siebie, tak? Nie ma jury. Jest takie bardzo demokratyczne ocenianie, więc w samej zamkniętej grupie drużyn konkursowych konkretnego konkursu są oceniane te prace. Oni na to patrzą od środka, bo sami to tworzą, więc nie mogą głosować na siebie. Przyznają punkty, tak? Przyznają punkty, tak. Wybierałem 5 najlepszych prac, ich zdaniem. I wtedy odbywa się głosowanie w systemie elektronicznym i system podlicza głosy, więc my na to nie mamy żadnego wpływu. Trzeba podkreślić, że te wybory prac zazwyczaj przebywają bardzo fajnie. Są bardzo demokratyczne. Sprawiedliwie. Tak, bardzo sprawiedliwie. A jak pani ocenia na przykładzie właśnie tego konkursu poziom wiedzy historycznej młodych ludzi w Polsce? Przystępują do konkursu ludzie całkiem świadomi,
Więc oni już wiedzą, posiadają jakąś podstawową wiedzę. Natomiast nie ukrywamy, że rozszerzając ten temat, który przedstawiałem w filmie, oni muszą przestudiować bardzo dużą wiedzę. Więc wchodzą do bibliotek, odkrywają dla siebie nowe fakty. Zazwyczaj te historie się kręcą wokół jakiegoś człowieka, postaci historycznej. Dużo się dowiadują o tym, na nowo dla siebie odkrywają tego człowieka. Więc angażują bardzo dużo środowisk. Dopiero szukają pomysłu, jak to przedstawić, szukają pomysłu, prawda? Mają bardzo dużo pomysłów, które w trakcie odrzucają. Zmieniają koncepcję. I w końcu się dogadują. To trwa około miesiąca czasami. Walki idą między nimi, jeżeli chodzi o koncepcję. Nawet o wybór tematu czasami ciężko jest. Dlatego tak, drużyny czasami tworzą kilka filmów i wybierają ten najlepszy. Przedstawiają nam już do konkursu ostateczną wersję. Dobrze, to kiedy będzie to ostateczne rozstrzygnięcie i poznamy zwycięzców? Teraz, szanowni państwo, trwa wielki finał naszego konkursu. I odbył się finał już w Warszawie, gdzie mamy już zwycięzców. Ja mogę teraz już powiedzieć, że to jest technikum numer 11 i drużyna składała się wyłącznie z dwóch osób, uczennicy i opiekuna. Króciutko, jaki to był temat? To był temat o muzyku z zespołu Kombi. O! Tak, więc zachęcam do obejrzenia, bardzo ciekawa, animacyjna. I muzyka przede wszystkim chyba tutaj grała rolę, animacyjna praca, prawda? Muzyka, tak, animacyjna praca, bardzo ładna, bo w tym konkursie dominują dwa style, animacja rysunkowa i film. Bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję za rozmowę w studiu i my już zachęcamy na tym etapie, proszę państwa, wszystkich młodych ludzi, którzy interesują się historią, ale nie tylko, do tego, by wzięli udział w 8. edycji, która już niedługo rozpocznie się, prawda? Ona już się rozpoczęła, trwa teraz rejestracja do 8. edycji, do czego gorąco zachęcamy wszystkie szkoły na terenie Polski oraz za granicę. Proszę się zainteresować i myślę, że warto spróbować swoich sił w takim przedsięwzięciu. Bardzo dziękuję pani za wizytę. Dziękuję już państwu. Do zobaczenia.